Polska mówi, dzień dobry, a Polska mówi dziś porozmawia, zapyta Ewę Stelmasiak na temat nawyków. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, Andrzeju, witaj. Ewa, nawyki. Jak pozbyć się tych złych? Jak wprowadzić te dobre? No każdy z nas ma nawyki. To jest nawyki, nawykowe działanie w ogóle mózgu. To jest takie działanie, które już nie wymaga dodatkowej refleksji. Czyli tak jakby niektóre funkcje mózgu są wyłączone. To oczywiście nam pomaga, bo gdybyśmy za każdym razem podjeżdżając do czerwonego światła zastanawiali się, co ono oznacza, co my możemy w tej sytuacji zrobić, jakie mamy opcje, to no, świat jakoś by inaczej wyglądał w ogóle, więc to nam służy, te nawyki nam służą. Natomiast w ogóle takie funkcjonowanie mózgu nawykowej w jaki sposób nas chroni i pomaga żyć. Problem zaczyna się wtedy, kiedy tymi nawykami stają się rzeczy, które nam nie służą. Czyli na przykład takie, które są związane ze stylem życia, czyli na przykład z paleniem, z nadwagą, ze stacjonarnym trybem życia. I wtedy tutaj warto rozpoznać naturę nawyku. Jaka jest ta natura nawyku? Więc załóżmy... A przepraszam, a skąd się nam biorą nawyki? Skąd się biorą? Biorą się z codziennego funkcjonowania. Po prostu mózg je wytwarza tak, jak mówiłam, żeby nas chronić, żeby nam to życie szło jak dobrze naoliwione koło. A w genach na przykład nam przechodzą? A tego nie wiem. Prawdę mówiąc, nie znam żadnych badań, które by stwierdziły jakąś podatność na określone rodzaje nawyków, ale na przykład już mogą być genetyczne przesłanki do niektórych chorób, które jeżeli te nawyki, które powodują wywołanie tych chorób, jeżeli te nawyki mamy, no to wtedy jakby tutaj wtedy związek genetyki z konsekwencjami naszych nawyków bardziej widzę niż z samym nawykiem. Jak mam się pozbyć tego złego nawyku? Więc przede wszystkim rozpoznać jego naturę. I ta natura to jest tak. Załóżmy, że jemy, że lubimy słodycze. I na przykład jemy słodycze wtedy, kiedy się zdenerwujemy, kiedy mamy stres. Czyli mamy tak, mamy czynnik aktywujący, znowu, mamy czynnik aktywujący, to jest stres. Mamy rozładowanie tego, drogę jakby, poradzenie sobie z tym, czyli sięgnięcie po słodycze i mamy nagrodę dla nas, czyli rozładowanie tego stresu, tego napięcia przez te słodycze. No i co my możemy zrobić? Bo my nie możemy tego nawyku tak jakby wykorzenić. My możemy ten nawyk zamienić na inny, który będzie nam służył. Czyli pozostanie czynnik aktywujący, czyli na przykład stres w naszym życiu i pozostanie nagroda, czyli rozładowanie napięcia. Ale pytanie dla nas jest, jak z tego punktu A do punktu C możemy dojść inaczej niż sięgając po słodycze? Czyli na przykład możemy sobie powiedzieć, że aha, zawsze kiedy będę zestresowana, to na przykład mam piłkę do ściskania i wtedy zrobię 3 uściski w piłkę. Albo na przykład mogę zrobić 3 głębokie oddechy. Bardzo dobra metoda, kiedy już się ją wprowadzi w życie. Albo na przykład no, mogę zrobić coś, co mi po prostu akurat dla mnie jest dobre i które mi w tej danej sytuacji służy. I zysk mam taki, że oczywiście stresu nie wyeliminuję, tego czynnika stresującego. Nagrodę będę miała tą samą, ale będę miała już inną drogę dojścia, a ta inna droga będzie mi służyła bardziej niż zjedzenie tego słodyczy. Przekonujące to jest rozwiązanie. Cieszę się bardzo. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była Ewa Stelmasiak, coach wellness.